Od najdawniejszych czasów ludzie upamiętniali w kamieniu ważne wydarzenia historyczne. Rzeźbili postacie bóstw i wybitnych władców. Pomniki towarzyszyły ludzkości przez wszystkie epoki i cywilizacje. Monumenty wznoszono ku czci ubóstwionych rzymskich cesarzy oraz wielkich władców średniowiecza. Postacie były przedstawiane w heroicznych pozach, często z bronią lub konno. Pomniki jako symbole minionych czasów jednocześnie były częstą ofiarą na ołtarzu różnego rodzaju przewrotów, zamachów stanu i rewolucji. Jedne pomniki burzono, aby w ich miejsce postawić nowe monumenty. Tak było w starożytności, kiedy burzono pomniki znienawidzonych cezarów, jak i w czasach nam bliższych, kiedy rewolucjoniści obalali rzeźby cesarzy i królów. Od tej swoistej, niepisanej reguły istnieją oczywiście wyjątki. Mimo nieustających kontrowersji wciąż stoi pomnik zwycięstwa na Placu Wolności w Stargardzie Szczecińskim czy słynny pomnik czynu rewolucyjnego w Rzeszowie. Pomnikiem, którego los jest doskonałym przykładem na istnienie pewnej reguły rządzącej upamiętnianiem historii, jest pomnik 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. Na jego przykładzie spróbujemy przedstawić niektóre mechanizmy decydujące o tym, że ta reguła być może zawsze będzie aktualna. Budynki koszar 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. W drugiej połowie lat 20. XX wieku z inicjatywy podpułkownika Sztabu Generalnego Józefa Ćwiertniaka, wówczas dowódcy Wadowickiego 12 Pułku Piechoty, powołano Komitet Obywatelski Budowy Pomnika. Wkrótce postawiono monument. Składał się on z kilku elementów. Co kołu, na szczycie którego wyrzeźbiono urnę okoloną girlandą laurową z emblematami Krzyża Walecznych, front pomnika zdobiła figura polskiego żołnierza z bronią u boku, wykonana przez znanego w mieście artystę Józefa Jurę. Dodatkowo cokół zdobiły wykonane z brązu napisy z nazwami miejsc bitew, w których wzięła udział Wadowicka dwunastka. Dla podkreślenia powagi całego przedsięwzięcia w październiku 1928 roku przedstawiciele pułku, kapitan Jan Łużecki oraz szeregowy Grzegorz Paprocki, przywieźli z cmentarzy wojennych w Beresteczku oraz w Leszniowie na Wołyniu ziemię, którą wmurowano za tablicą. Napis na tablicy brzmiał: 350 wiernym synom ojczyzny z 12 Pułku Piechoty, ległym w bojach o jej wolność i granice w latach 1918-1920, dumni ich męstwem, wdzięczni wspomnieniem, bliscy sercem, 12 Pułk Piechoty i ziemia wadowicka. Za tablicą, oprócz ziemi z cmentarzy wojennych, wmurowano także akt erekcyjny. Uroczystość odsłonięcia pomnika miała miejsce w 10. rocznicę odzyskania niepodległości, 11 listopada 1928 roku, i była wielkim świętem dla miasta. Dlaczego ten pomnik stanął właśnie tutaj? Dlaczego był tak ważny dla Wadowicza? Dlaczego powstał, to jest chyba rzecz oczywista. No, dla uczczenia ludzi, którzy walczyli o niepodległość Polski w pierwszych latach, kiedy Polska się odrodziła po 120 kilku latach zaborów, kiedy trzeba było tą niepodległość utrwalić, utrzymać, bo były spory z Ukraińcami, były spory z Czechami, był najazd bolszewicki, przed którym się trzeba było bronić, przynajmniej mówię o tych frontach i o tych elementach, gdzie brali udział żołnierze pułku wadowickiego, bo przecież także i z innymi sąsiadami te stosunki były różne, z Litwinami, z Niemcami. Dlaczego w tamtym miejscu? Dlatego, że to było dowództwo garnizonu. To była siedziba dowództwa pułku i równocześnie komenda garnizonu Wadowice. To były koszary, z których ci żołnierze wyruszali w 1918, 19, 20 roku na fronty. W związku z powyższym wydaje się, że to było miejsce naturalne, pomijając już, że także było to miejsce we władaniu wojska, a więc wojsko mogło sobie dowolnie ten teren zagospodarować. Równocześnie oczywiście niewątpliwie ten pomnik służył pewnemu kultywowaniu pamięci, utrwalaniu pamięci, więc także i z racji tego, że te
uroczystości, te wydarzenia odbywały się z ceremoniałem wojskowym. Jego położenie obok czy przed budynkiem koszar było w jakiś sposób naturalne i wpisywało się w cały wojskowy ceremoniał. Wadowice było miastem, jakim było? Sądowniczym, był sąd wojskowym, no i więziennictwo i szkolnictwo. I ci ludzie nie bardzo pragnęli przemysłu, woleli mieć czyste powietrze. Więc oczywiście ten duch Wadowic jest takim duchem, takim mieszczańskim. Parady odbywały się z reguły po mszy świętej odprawianej polowo na rynku przed kościołem. Był przemarsz ulicą Lwowską, czyli 3 maja w stronę koszar. Za pododdziałami wojska szły pododdziały organizacji paramilitarnych i kombatanckich. To byli legioniści, to byli skauci, to byli harcerze, to były związki weteranów. Wreszcie dalej za nimi młodzież szkolna, bo ta młodzież szkolna była w jakiś taki szczególny sposób wychowywana w kulcie patriotyzmu i to nie przymusowym. Zresztą owoce tego widzieliśmy, czy poznała Polska i poznał świat w latach II wojny światowej, kiedy te właśnie kamienie przez Boga rzucane na szaniec, ci najmłodsi wychowankowie Polski niepodległej bez wahania szli przelewać krew, oddawać swoje młode życie i często bardzo twórcze, w którym mogli osiągnąć wielkie sukcesy i zaszczyty. Właśnie dlatego, bo tak zostali wychowani, że Polska to jest najważniejsze dobro, to jest coś cennego, o co należy walczyć i czego należy bronić. Warto w tym miejscu podkreślić, że ostatnia defilada przed pomnikiem odbyła się 3 września 1939 roku. Dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej, generał Józef Kustroń, przyjął tutaj defiladę wycofujących się przez Wadowice pododdziałów. Razem z maszerującymi żołnierzami odchodziła do historii kolejna epoka w dziejach miasta. Zajęcie Wadowic przez wojska niemieckie 4 września 1939 roku otwiera zupełnie nowy rozdział w historii pomnika. Monument, który upamiętniał polskich żołnierzy poległych w walce o niepodległość państwa, nie mógł przecież zdobić jednej z głównych ulic włączonego do III Rzeszy miasta, które niemiecki okupant nazwał Wadowic-Oberschlesien. W związku z tym Niemcy zniszczyli figurę żołnierza, zerwali napisy z nazwami pól bitewnych, a tablicę dedykacyjną zdjęli i umieścili w koszarach, które przejściowo pełniły funkcję obozu jenieckiego. Na początku okupacji z Sokołu sterczały więc tylko nogi zniszczonego przez Niemców polskiego żołnierza. Dlaczego Niemcy nie zniszczyli Sokołu? Być może chcieli go wykorzystać jako podstawę pod pomnik upamiętniający oręż niemiecki. Nie odpowiemy dzisiaj na to pytanie. Jedno jest pewne. Kiedy w styczniu 1945 roku do Wadowic wkroczyły wojska sowieckie, Sokół wciąż stał. W styczniu 1945 roku koszary przejściowo zajmują jednostki sowieckiej 38. Armii z 4. Frontu Ukraińskiego. Następnie stają się siedzibą 18. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, który po walkach o Wał Pomorski, Kołobrzeg, a następnie udziale w operacji berlińskiej, bierze udział w akcjach antypartyzanckich i pacyfikacyjnych w Małopolsce Wschodniej. W 1955 roku żołnierze opuszczają gmach przy ulicy 1 Maja. Podczas porządkowania piwnic odnaleziono tablicę dedykacyjną z pomnika i umieszczono ją na pierwotnym miejscu. Choć koszary opustoszały, pomnik wiernie trwał przed bramą. 30 lipca 1958 roku Miejska Rada Narodowa w Wadowicach przekazała budynek koszar przy ulicy 1 Maja krakowskim zakładom zielarskim Herbapol. Jak na początku lat 70. wyglądał front dawnych koszar? W centralnym punkcie przed bramą znajdował się cokół pomnika 12 Pułku Piechoty. Na prawo od niego, w kierunku miasta, znajdowała się stara wieżyczka strażnicza, murowana i dość pokaźnych rozmiarów, około 4x4 metry. Niszczający cokół, przed którym, jak wspominają wadowiczanie, ciągle paliły się znicze, nikomu nie przeszkadzał. Do czasu. Przychodzi rok 1973
Niby mamy w Polsce tak zwaną odnowę gierkowską, a tymczasem w Wadowicach w najlepsze rządzi tak zwany beton partyjny. Na polecenie jednego z sekretarzy propagandy Komitetu Powiatowego PZPR, Cokół zostaje usunięty jako, zdaniem tego sekretarza, reakcyjny, burżuazyjny, a przede wszystkim antyradziecki i zostaje przeniesiony poza miasto na cmentarz wojskowy obok grobów żołnierzy Armii Czerwonej. Chodzi o to, aby z pamięci pokolenia, a zwłaszcza młodszego, wymazać wszelkie ślady historii, patriotyzmu, męstwa, a wychowywać młodzież, jak to powiadano, w duchu internacjonalistycznym. No na pewno pierwsza przyczyna to jest przyczyna ideologiczna, ponieważ był to pomnik poświęcony 350 wiernym synom ojczyzny, ległym w bojach o jej wolność i granice, ale ległym w bojach głównie z bolszewikami, czy w dużej mierze z bolszewikami. Po 1945 roku, kiedy zmuszono Polskę do zmiany granic i zabrano połowę przedwojennego terytorium Rzeczpospolitej. W imię różnych zresztą argumentów politycznych, zdecydowanie niemerytorycznych i nieetnograficznych, bo tu byśmy mogli polemizować o wielu obszarach zabranych przez ZSRR. Ponadto na pewno tutaj też punktem spornym czy zapalnym jest też sprawa Zaolzia, bo przecież 12 Pułk walczył pod Stonawą z Czechami, a więc kolejny konflikt graniczny z kolejnym sąsiadem. W hagiografii komunistycznej te elementy były albo potępiane, albo się nie mieściły w ogóle, były przemilczane, stanowiąc tak zwane białe plamy, czy podłoże tak zwanych białych plam. W związku z powyższym zdecydowanie się władzom komunistycznym, że tak powiem, nie uśmiechały. Trudno dziś w 100% stwierdzić, kto tak naprawdę inspirował usunięcie pomnika i jak ono przebiegało. Udało się ustalić, że miało ono miejsce w 1973 roku, czyli 2 lata wcześniej niż dotychczas twierdzono. Tajemnicą pozostanie, czy pomnik usunięto w wyniku decyzji przejeżdżającego przez Wadowice wysokiego dygnitarza partyjnego czy administracyjnego, czy może w wyniku nacisków ze strony działaczy partyjnych związanych z Herbapolem. Pomnik miał bowiem utrudniać dostęp do zakładów od strony ulicy 1 Maja. Im bardziej pogłębione badania, tym więcej rodzi się pytań. Czy dygnitarz pędzący Warszawą lub Wołgą ze średnią prędkością 80, a nawet 100 km na godzinę, nawet w terenie zabudowanym, zwracał uwagę na mijane pomniki? Zwłaszcza te, które jak nasz Cokół na początku lat 70. trudno było na pierwszy rzut oka dopasować do konkretnych wydarzeń historycznych czy epoki. Być może takie informacje rozpowszechniane były wśród mieszkańców Wadowic, aby ukryć faktycznych inspiratorów usunięcia pomnika. Jednocześnie interesujący jest fakt, że brak informacji na ten temat w protokołach z posiedzeń egzekutywy PZPR. Wracając do propagandy lat 70., to jest jeszcze jedna rzecz. W tej propagandzie nie zabrakło niestety pomników. Z jednej strony to było czyszczenie tego, czego okupant niemiecki, później okupant sowiecki, później okres stalinowski i później okres gomułkowski, czego nie zniszczył, to za Gierka zrobiono ponowną korektę. Czy coś nieprawomyślnego z punktu widzenia biura politycznego KCPZPR? Jeszcze nie zostało. No i na tej liście oczywiście znalazł się pomnik w Wadowicach. Rok 1974 był okresem intensywnej ofensywy ideologicznej. Przypadająca wówczas 30. rocznica istnienia Polski Ludowej sprzyjała licznym wydarzeniom kulturalnym oraz rzecz jasna była okazją do stawiania nowych pomników. Na Plantach, czyli późniejszym Placu Kombatantów, w lipcu 1974 roku odsłonięto pomnik poległych funkcjonariuszy MO i SB w walce o utrwalenie władzy ludowej. Pomnik, według projektu rzeźbiarza Romana Kurdziela, miał kształt obelisku szerszego przy podstawie, w którego górnej części wyrzeźbiono lufy karabinów. Natomiast na skwerze przed Domem Kultury odsłonięto pomnik nauczyciela.
pomnik, będący również efektem projektu Romana Kurdziela, powstał z inicjatywy nauczycieli powiatu. Wydaje się jasne, że w takim otoczeniu niszczający cokół pomnika 12. Pułku Piechoty nie mógł stać, zwłaszcza w tak eksponowanym miejscu jak ulica 1 Maja. Demontaż pomnika przeprowadzili pracownicy Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Całą operację poprzedził dziwny wypadek. Kierujący ciężarówką pracownik PPGK IM stracił panowanie nad kierownicą, zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w cokół. Władze miały teraz doskonały pretekst, aby usunąć pomnik, który ewidentnie zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. Rozczłonkowane jego elementy znalazły się początkowo w bazie PPGK IM na Zaskawiu. Wypatrzyli je tam jednak mieszkający w Jaroszowicach kombatanci 12. Pułku Piechoty i najprawdopodobniej w wyniku ich protestów pomnik znalazł się właśnie w tym miejscu na cmentarzu wojskowym. Była zawsze cicha i ukryta sympatia do tego pomnika, a wśród starszego pokolenia Wadowiczan decyzja o przeniesieniu cokoła była oczywiście bardzo krytycznie w prywatnych rozmowach komentowana. Że znowu władza, ta niechciana, narzucona władza, dobiera się do resztek naszych symboli. Tu na Wadowickim Rynku w 1947 roku został odsłonięty pierwszy pomnik wdzięczności dla żołnierzy Armii Radzieckiej. Pomnik stanął w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się zbiorowe mogiły czerwonoarmistów. W latach 1946-1948 przeprowadzono ich ekshumację i przeniesiono ich na cmentarz wojskowy. Pomnik pozostał. Na obelisku znajdował się sierp i młot wpisany w gwiazdę, a na szczycie czerwona gwiazda. Całość wieńczył kamienny znicz. Pod koniec lat 60. władze podjęły inicjatywę budowy nowego pomnika bohaterów Armii Radzieckiej. Zwycięzcą konkursu na jego wykonanie został znany wadowicki artysta-rzeźbiarz Franciszek Suknarowski. 7 listopada 1969 roku uroczyście odsłonięto nowy pomnik bohaterów Armii Czerwonej w Wadowicach. Pomnik, wyższy od poprzedniego, składał się z niskiego cokołu, na którym umieszczono tablicę w języku polskim, znajdującej się na nim flagi Związku Radzieckiego, wykutej w kamieniu, oraz wysokiej kolumny, na szczycie której znajdowały się figury trzech czerwonoarmistów. Na tablicy znajdował się napis: bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w walce o wyzwolenie ziemi wadowickiej spod okupacji hitlerowskiej w styczniu 1945 roku społeczeństwo Wadowic. Pomnik radziecki był to relikt, powiedzielibyśmy, serwitut na rzecz ówczesnej doktryny, gdzie organizowano oficjalne spędy, masówki z udziałem młodzieży szkolnej, oczywiście udziałem obowiązkowym w takie dni jak 1 maja czy rocznica rewolucji bolszewickiej. Pochody pierwszomajowe odbywały się. Trybuna była przed pomnikiem. Na samym, nie na, na tle kościoła, ale na samym środku rynku i szły. Pochód szedł od Sienkiewicza, albo dalej jeszcze tam i tutaj przez Mickiewicza i rozchodzili się chyba na wysokości tej ulicy Batorego. Kolumny takie ciągnące się w Wadowicach, parę kilometrów. No, powiadają, że kolumny były dlatego, że przymusowo ściągali, jak nie przyszedł do zakładu pracy, to mu tam odciągali. Nieprawda. Nieprawda, no w istocie rzeczy niech pani, można się wielu ludzi zapytać, to do dzisiaj mają niedosyt tego święta ludzi pracy. I szli niektórzy, pewno, że niektórzy może szli z przymusu, bo mieli tam imprezę prywatną, no a musieli iść, no bo wszyscy szli, to powiedzą, no jak nie pójdę, to będą mieli do mnie pretensje. Nie? No to szli. Ale dyrektor, czy tam Rada Zakładowa, czy Związek Zawodowy PZN, teraz Związek, ten drugi, nie Solidarnościowy, OPZZ miał na to wpływy, no mówi ludziom, chodźcie, idziemy, bo to trzeba iść, nie?
bo to jest nasze święto. No to niektórzy może uważali to za przymus, ale to moim zdaniem nie był żaden przymus. Ja byłem też kierownikiem urzędu i mówię, my jako urząd idziemy w takiej kolumnie, jeżeli kogoś nam zabraknie, no to zabraknie, ale ja będę miał do niego pretensje, że nie poszedł wspólnie ze wszystkimi. To znaczy, jeżeli się ludzie wyłamywali spod zasad wspólnoty, no to byli w jakiś sposób, no może nie represjonowali, a represjonowani, ale no byli, mieli, można było do nich mieć pretensje, ale nic więcej. Nie widzę tu żadnych przymusowego udziału w imprezie takim, przynajmniej takim jak 1 maja. Sytuacja w Polsce końca lat 70. daleka była od doskonałości. Druga Polska Edwarda Gierka okazała się mitem. Owszem, w pierwszej połowie lat 70. wyraźny był rozwój i postęp kraju, jednak wszystko to opierało się o kredyty zaciągane w krajach Europy Zachodniej. Kredyty trzeba było jednak spłacać, a niewydolny system centralnego zarządzania gospodarką kompletnie nie radził sobie ze spłatą zadłużenia. Jeżeli chodzi o lata 70., no to był taki troszeczkę oddech na samym początku, to były czasy gierkowskie po tych wydarzeniach w Gdańsku, w Gdyni, gdzie to zginęli nasi koledzy stoczniowcy. I tutaj jak przyszedł Gierek, no to troszeczkę otworzone jak gdyby okno na świat, bo to jednak i wyjazd można było, ten paszport dostać i te peweksy powstały. Także tutaj no, taki oddech, tak gdyby troszeczkę powiew wolności. Ale to było złudne, bo to tylko parę lat, 2-3 lata, a później to już zaczęło troszeczkę inaczej wyglądać. Oczywiście propaganda to też cały czas mediami kierowano wtedy, bo to już pierwszy i drugi program był bodajże w telewizji, czy nawet trzeci, ale to też było kierowane przez KC, bo to przecież oni mieli tam swoich tych ludzi ustawionych, oni wiedzieli co pokazać, przecież nie pokazywali tych wydarzeń z radomskich czy innych w telewizji, tak jak to dzisiaj by zostało pokazane. Wtedy na jednym programie był Gierek wśród świń, a na drugim programie był towarzysz Breżniew wśród kołchoźników. I taki był wybór w telewizji. W związku z powyższym nie bardzo było też co oglądać. Albo na jednym programie Czterej pancerni i pies, a na drugim Czapajew. Internetu czy komórek nie było, w związku z powyższym, no ja sobie zdaję sprawę, że dla dzisiejszego pokolenia jest to niewyobrażalna rzecz, że mogło nie być, no ale niestety wtedy nie było i nie można sobie było samemu zorganizować zainteresowań takich, jakie się chciało, albo można było, ale różnie to było widziane i to były różne zainteresowania. W ciągu tych 30 czy 38 lat, jak tu jestem, no to się wybudowało osiedla, drogi, to wszystko zostało zrobione przez w okresie Polski Ludowej. Wadowice okresu przed 89 rokiem były wadowicami szarymi, były wadowicami bardzo ponurymi. Fasady kamieniczek w rynku wadowickim pomalowano kolorowo w 1979 roku z okazji przyjazdu do Wadowic papieża Jana Pawła II z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. Tylko że pomalowano same fasady, a nie sprzątnięto już podworców. I na przykład przybysze do Wadowic to tak chodzili, oglądali te kamieniczki, a jak się wpuścili gdzieś w bramę albo w wąskie uliczki, to po prostu byli przerażeni tym brudem, smrodem i ubóstwem, jakie zastawali. Nie dlatego, że wadowiczanie byli brudni czy zaniedbani, tylko dlatego, że po prostu takie siermiężne było życie epoki PRL-u. W moim pojęciu, jeżeli chodzi o partię, do partii wchodzili ludzie karierowicz jednym słowem. Oni mówią, jak do partii się zapiszę, to ja mnie postawią na stanowisko a błąd był znowu ze strony aparatu partyjnego, że tych ludzi tolerowali, uważali za faktycznie swoich klasowo bliskich. A oni nieraz się z burżuazji, od rodowodu dalekiego tam wywodzili i tylko przychodzili po to, żeby rozrabiać, nie chcę używać tam takich słów jakichś większych, rozróbę robić partii. Przekonywanie polegało na tym, że jednak kraj się rozwija, Polska, że ja tu daję przykład ludziom, kieruję tą załogą w tym zakładzie swoim, że powinienem wstąpić do PZPR-u, że to jednak jest siła narodu, tak, jedyna, jak to wtedy mówiono.
No ale na szczęście nie udało się. Człowiek został pokrzywdzony. Wyrzucili go z pracy, bo tam gdzieś popił. Czy coś zbroił. No to szedł do komitetu i się poskarżył. Komitet rozpatrywał, czy on ma rację, czy nie. Jeżeli nie miał rację, że go nie wyrzucili, że mu zrobili krzywdę w zakładzie pracy, to interweniował do zakładowego komitetu i musieli mu w jakiś sposób pomóc temu człowiekowi. Czyli w moim pojęciu komitety partyjne były instytucjami, które broniły, działały na korzyść prostego człowieka. Propaganda komunistyczna, no wspaniałe pomysły mieli, to trzeba przyznać. Umieć w jednym zdaniu zachęcić do czegokolwiek. No potrafili zrobić z igły widły, że to takie wspaniałe, takie piękne, takie cudne i kolorowe. No wiele, wiele takich rzeczy, że no, mieli swój PR wtedy, to tak się nie nazywało, ale mieli tych ludzi od propagandy. No i powtarzane, tak jak to już bodajże Goebbels powiedział kiedyś, że każde kłamstwo powtarzane kilkanaście razy, no to jednak to będzie prawdą. Ja się pytam, jeżeli był w Polsce komunizm, to gdzie on był? Przecież nie było, zupełnie nie było tych cech, które komunizm cechuje. Nie było w Polsce komunizmu, socjalizmu nie było. W socjalizmie całe środki produkcji są uspołecznione. W Polsce nie było wszystkich środków uspołecznionych. Były przecież prywatne gospodarstwa rolne, prywatne zakłady rzemieślnicze, nawet fabryki były prywatne. I kamienice też były prywatne, nie wszystkie były. Czyli gdzie był ten socjalizm, a gdzie był ten komunizm? Co to za bohaterowie? Jeżeli nie było komunizmu, to nie było komu. Nie było co zwalczać. A oni mówią, że zwalczali. No więc to jest jakaś taka wyimaginowana teoria, która zmija się no nie tylko z prawdą, ale w ogóle z wszelkimi prawdami. Zwykłą prawdą, prawdziwą prawdą, jeszcze innymi prawdami, które tylko w teorii są uwzględniane. W tym okresie 70-tych, 80-tych lat jakąkolwiek herbatę czy kawę rzucili do sklepu, wtedy mówiono rzucili. Nie dość, że powstawała, tworzyła się od razu kolejka, a czasami już czekała na tą dostawę towaru, to brano ile dawano. W związku z powyższym w sklepie wymierzano dawki i dawano na przykład po paczce lub dwie. To samo było z wędlinami. Ba, po chlebu stawiały się kolejki. Prywatnych piekarni było niewiele, a te państwowe czy spółdzielcze nie nadążały z produkcją. Towar był reglamentowany, przecież to kartki wprowadzone ze względu na to, że brakowało. Wtedy, no pamiętam, wymiana była kawy na alkohol, czy papierosy na kawę, tak w zależności kto co, to niektórzy ci co palili rezygnowali z kawy, żeby kupić papierosy, nie? I alkohol wtedy też, każdy wykupywał butelkę wódki, no bo tam się należało, to po 13 leciał, wykupywał. No bo wódka była też takim towarem, że coś za coś, tam przyszedł mechanik coś naprawić, czy hydraulik, czy elektryk, jeżeli to, no to nie brał pieniędzy, tylko chciał butelkę wódki. Tak to było kupowane. No. Przede wszystkim cenzurowano każde słowo pisane. To może jest śmieszne, ale nie można było wydrukować etykietki na orężadę. Jeśli w ogóle ktoś mógł mieć zakład, który taką orężadę produkuje, nie można było wydrukować etykietki na orężadę bez zgody, pisemnej zgody z pieczęcią i podpisem cenzora, który oczywiście podpisywał się pewnym symbolem literowo-cyfrowym, nie swoim imieniem i nazwiskiem, bo chociaż był oficjalnie zatrudniony, no to no, władza ludowa uważała, że jednak to podpisuje instytucja, a nie pan X czy pan Y, który mógłby osobiście odpowiadać. A co było objęte? Otóż była księga zapisów. Była to opasła księga, która była stale uzupełniana i tam na przykład rzeczy śmieszne. W pewnym momencie padło, na początku okresu Gierkowskiego, padło hasło metro w Krakowie. Gdy okazało się, że no plajta finansowa jest już bliska, wprowadzono zapis cenzury, zapis, czyli zakaz pisania wszędzie. Nawet w przypisach, na marginesach, nawet aluzyjnie, o metrze w Krakowie. Nie wolno pisać.
Jeżeli ktoś chciał napisać czy opublikować nekrolog, bo zmarł mu ojciec, nie wolno było na przykład pisać, że był więźniem politycznym okresu stalinowskiego. Wszędzie nie wolno było pisać. Ja już nie mówię, kto mordował w Katyniu. Nie wolno było pisać Katyń 1940 rok. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, to była księga, która była systematycznie uzupełniana. To nie było jak Biblia, którą jak raz zatwierdzono, to już jest na wieki. Tylko co dnia pan X publicznie wypowiedział się przeciwko pierwszemu sekretarzowi, a no to pan X nie tylko, że jego książek nie będzie wolno drukować, nie, o panu X w ogóle nie będzie się pisać, że taki w ogóle istnieje. Mimo, że to jest wybitny literat i jak ktoś chce, to w starych książkach znajdzie jakąś jego publikację albo w starym leksykonie pisarzy znajdzie jego nazwisko. Ale bieżąco już nie wolno. Oczywiście zapis cenzorski mógł być, jak to się mówiło, zdjęty. Z jakichś tam względów stwierdzono, że ktoś przebył kwarantannę i właśnie w nagrodę władza ludowa pozwala mu publikować pod własnym nazwiskiem. Pamiętam swoją własną historię szkolną, gdzie mądra pani od historii w liceum powiedziała, że o, dzisiaj będziemy omawiali wojnę roku 20, to ja może zaproponuję, żeby któryś z uczniów zgłosił się na ochotnika i zreferował, jak widzi tę sprawę. No więc ja się zgłosiłem i opowiedziałem prawdziwą historię. A pani mówi, no tak, co prawda historiografia radziecka widzi to trochę inaczej, ale cel osiągnęła. Ona nic nie powiedziała, wręcz przeciwnie, ujęła się rzekomo za historiografią radziecką. Natomiast pozwoliła uczniowi powiedzieć całą prawdę. Oczywiście, że taki uczeń mógł mieć kłopoty. I to różnego typu. No ale na szczęście to była już druga szkoła, do której ja się musiałem przenieść, więc nie bardzo można mnie było przenieść do jakiejś trzeciej szkoły, czy wyrzucić, bo na wyrzucenie to było może za małe przestępstwo, bo ja zawsze mogłem się tłumaczyć głupotą. I zawsze mogłem zwalić winę na babcię, że mi to babcia powiedziała. Nasza pierwsza, druga armia szła od Lenina, w Berlinie była, podeszła pod nie tylko Nysę, ale pod Łaby, wyszły pod Łaby i tego nikt nie widzi, nikt tego nie ma, tak jakby tego nie było. No czyli całą Polskę ludową wyłączył, ktoś jak gdy wyśrubował, czy wyskrobał z historii Polski, by nie było. Nie było, były tylko burżuazyjna, był Piłsudski, był tam jakiś Mościcki, Rysmigły, Sikorski, no i teraz jeszcze Andersa gdzieś znaleźli, co tam, jakiegoś Andersa, aha, Czołg teraz nowego, nowy Czołg zbudują Andersa, budowali. Tak? No i dlaczego to jest podobne, to jest prawdą. Na trudności gospodarcze władze odpowiedziały podwyżką cen. W związku z tym wybuchły strajki robotnicze, które w czerwcu 1976 roku ogarnęły Ursus i Radom. Mimo, że robotnicze wystąpienia zostały spacyfikowane, efekt został osiągnięty. Pod koniec czerwca premier Jaroszewicz był zmuszony do odwołania podwyżki. Polacy zaczęli budzić się z marazmu. Przeciwko represjom wymierzonym w strajkujących wystąpił Komitet Obrony Robotników. Niebagatelny wpływ na rozwój wydarzeń miał wybór krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz jego pierwsza pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku. Decyzja władz o podniesieniu cen mięsa i wędlin z 1 lipca 1980 roku wywołała falę strajków na niespotykaną dotąd skalę.
14 sierpnia wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej. To tutaj powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który przedstawił władzom 21 postulatów. Wśród nich znalazło się m.in. żądanie utworzenia wolnych i niezależnych związków zawodowych. Żądano wolności słowa, wolności mediów, zaprzestania represji politycznych. Oprócz żądań politycznych pojawiły się także żądania ekonomiczne. Wbrew powszechnym opiniom, Solidarność nie była ruchem występującym przeciwko ustrojowi. Związkowcy chcieli zmiany oblicza Polski Ludowej. Socjalizm tak, wypaczenia nie. Socjalizm z ludzką twarzą. W drugiej połowie sierpnia 1980 roku strajki ogarnęły już niemal cały kraj. Władze stanęły przed poważnym wyzwaniem. Usiąść do stołu rozmów ze strajkującymi. Pomiędzy 30 sierpnia a 11 września podpisano szereg porozumień, które przeszły do historii jako tak zwane porozumienia sierpniowe. W listopadzie zarejestrowany został niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Rozpoczynał się okres kilkunastu gorących miesięcy legalnej działalności Solidarności, który przeszedł do historii jako tak zwany Karnawał Solidarności. Powołane takie zespoły do kontroli w sklepach, bo w sklepach, no cóż, kolejki były niesamowite, rzucili dwie, trzy lodówki, czy dwa, trzy odkurzacze, no i co, no to kto dostanie? No to część towaru była chowana pod laną, więc myśmy też byli za takich kontrolerów, też byli koledzy, którzy w tych, no tak nieładnie powiem, no chodzili po sklepach i pod lady zaglądali, ale takie była życzenie naszych członków, żeby to jednak sprawdzić, bo tam okłamują, tam oszukują. I gdzieśmy taką kontrolę przeprowadzali. Więc w 80-tych latach to przed stanem wojennym to nie był czysty ruch związkowy, to był ruch społeczny. Bo tutaj w 80-tych latach zajmowaliśmy się wszystkim. Od, no nie chcę powiedzieć od marchewki, pietruszki, ale powiedzmy tymi rzeczami, które były reglamentowane. I dlatego, no wtedy było 10 milionów osób, nie? Ale to były, no niektórzy byli z rozkazu, bo przecież oni, komuniści tam swoim członkom nakazali wstępowania do zakładu. Wielu zostało wybranych na przykład na przewodniczących. To dopiero później, po czasie się okazywało, że jednak on tam był służbowo, to jego odwoływali. Socjalizm tak, wypaczenia nie. Czyli Solidarność w swoim zalążach uznawała ustrój socjalistyczny, ale opierała się na wypaczeniach, które dokonała władza, czyli partyjna i ta administracyjna. A te wypaczenia oni sobie w ramach dywersji politycznej sobie konstruowali na Zachodzie i opowiadali ludzie, jak to partyjni, tam, no bo były rzeczywiście tam któryś tutaj z fabryki Fiata, małego Fiata w Bielsku sobie sprowadził do willi jakiegoś krokodyla, no i bo miał na to, no to na tej zasadzie, że dużo dawał, to mu dużo dali. No miał możliwość, no to sprowadził sobie. No to już na tym się uwiesili, powiedzieli, że tak, taka jest władza wasza, robotnicza. To bo jak dyrektor fabryki taki wielki sobie pozwala na arystokratyczne, burżuazyjne zabiegi, no to można się nad tym oprzeć, nie można. No a że tacy ludzie byli, którzy, po co mu było? To co mówiłem, że każdemu według potrzeb. Po co temu dyrektorowi był potrzebny krokodyl? No to już było brak świadomości, nie? Jak miał tyle pieniędzy, mógłby dać na w czasy dla ludzi pracy, trzeba większe zarobki dać. No, on sobie krokodyla. No, nie miał się, to był nieświadomy. A ja nie wiem, czy on był partyjnym, to nie wiem. Ale były takie incydenty i na tym się oparła ta propaganda kapitalistyczna. To jest moje zdanie. Oczywiście Międzyzakładowy Komitet Solidarności powołał swoje tymczasowe struktury i uzyskał od władz miasta, nie odbyło się to oczywiście bez przepychadek, lokal położonym, obecnie to jest
plac Jana Pawła II numer 12 nad apteką koło tak zwanego domu rolnika. Takie były trudne początki, ale był to ten najbardziej spontaniczny okres rozwoju ruchu związkowego Solidarność, kiedy wszyscy wiedzieli, że pod tym szyldem Solidarność kryje się wielki ruch rewindykacyjny swobód obywatelskich, tradycji narodowych i patriotycznych zawłaszczonych przez komunistów. Powróćmy do losów pomnika 12 Pułku Piechoty. Bezspornym pozostaje, że władze skazały cokół upamiętniający żołnierzy tego pułku na zapomnienie na cmentarnej alejce. Paradoks polegał również na tym, że pomnik bohaterów wojny polsko-bolszewickiej ustawiono wśród mogił poległych żołnierzy radzieckich. Pod koniec lat 70. kombatanci 12 Pułku Piechoty wysyłali szereg pism o przywrócenie pomnika, m.in. do Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, do ministra do spraw kombatantów, czy wreszcie do naczelnika miasta Mariana Skrzypczaka. Wszystkie one pozostały bez echa. Międzyzakładowy Komitet Założycielski Solidarności w Wadowicach chciał rozmawiać, chciał rzetelnego, niepozorowanego dialogu z władzami partyjnymi i administracyjnymi Wadowic, formułując postulaty. Tych postulatów było około 50, nie tylko w sferze tak zwanej bazy materialnej, ale również w sferze tego, co wówczas nazywano tak zwaną nadbudową. Na pierwszym miejscu wśród postulatów dotyczących przywracania symboli i tradycji był postulat rekonstrukcji całego pomnika żołnierza w Wadowicach i godnego przeniesienia go na pierwotne miejsce przed budynkiem koszar, obecnie zakłady zielarskie Herbapa. Oczywiście można było się tego spodziewać, że władze przyjęły część postulatów natury materialno-bytowej, natomiast nie dały wówczas jednoznacznej odpowiedzi na temat postulatu pomnikowego. Wówczas to Solidarność powołała specjalny zespół roboczy do spraw pomnika, przypominając władzom o tym niezrealizowanym postulacie, wciągając do sprawy także historyków, zwłaszcza nauczycieli historii z miejscowych szkół, a także struktury regionalne Solidarności Małopolskiej w Krakowie. W roku 81 byłem pracownikiem etatowym Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność i pracowałem w sekcji kultury. W sposób nieformalny miałem przydział organizacji imprez związkowych. W to wchodziły również takie sprawy jak przywracanie dawnych monumentów w zasadzie na terenie całej Małopolski. Przyznam szczerze, że skupiłem się głównie na Krakowie, bo to było najbliżej. Natomiast gorąco zachęcił mnie do sprawy przywrócenia pomnika 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej pułkownik Józef Herzog, który urodził się pod Wadowicami. Pułkownik Herzog oczywiście był legionistą, później żołnierzem w roku 1920. Można było powiedzieć kolegą tych poległych, którym ten pomnik był stawiany. A ci, co pod Herbapolem, kogo wyzwalali? No, zastanawialiście się państwo? Ci solidarnościowcy, którzy tam ustawiali z powrotem ten pomnik, zastanawiali się nad tym? Na przełomie marca i kwietnia 1981 roku sprawa przywrócenia pomnika nabrała tempa. Rozdzielono zadania. Kto zajmie się stroną formalno-prawną? Kto zorganizuje sprzęt? Kto zajmie się stroną finansową całego przedsięwzięcia? 3 maja 1981 roku Wadowicka Solidarność uroczyście obchodziła Święto Konstytucji. Po mszy w kościele parafialnym pochód przeszedł ulicą Krakowską i Wojska Polskiego na cmentarz wojskowy, gdzie znajdował się cokół. Na cmentarzu przed zrujnowanym pomnikiem przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Józef Zeman uroczyście i oficjalnie zapowiedział, że na 11 listopada pomnik wróci na swoje dawne miejsce przed koszarami. Wielu nie dowierzało. Sądzono, że projekt przerośnie pomysłodawców. Uważano, że w trakcie przenoszenia wykonany z piaskowca monument może się rozsypać.
no było takie żądania, które nie było w stanie państwo zrealizować. Jeżeli poszło państwo na ugodę, no bo poszło, no jest, zgodziło się na powstanie niezależnego Związku Solidarność. To jest zgoda państwa i specjalne prawo na to ustalili. No i to było mało, że związek powstał. Trzeba było eskalować. Żądania były eskalowane nie, do niesamowitych. Niedziele, soboty wolne, soboty wolne. No teraz nawet piątki też chcieli, poniedziałki też chcieli mieć wolne. No więc to było coś niesamowitego. Państwo nie mogło się na to zgodzić, ale musiało się zgodzić, no bo nie chciało się przeciwstawić robotnikowi. No przecież jak, niech państwo wyobrazi, rząd robotniczy, partia robotnicza i przeciwstawia się masom robotniczym. No to było dla kierownictwa państwa, to było niezrozumiałe, to było więc musiało ustępować w jakiś sposób, na ile było w stanie. Władze komunistyczne robiły wszystko, żeby ten problem odwlec w czasie. Formalnie mówiono, że to jest procedura wymagająca około 2 lat. Znajdowano wszelkie utrudnienia, wszelkie możliwe przeciwności. Sugerowano, że pomnik stoi na osi bramy wjazdowej do Koszar, która jest drogą ewakuacyjną z zakładu pracy o wysokim zagrożeniu pożarowym, bo było to przedsiębiorstwo Herbapol. W związku z tym użyto opinii strażaków, że pomnik zagraża w razie czego ewakuacji pracowników tudzież użyciu sprzętu gaśniczego, zupełnie przy tym nie zwracając uwagi, że przez tą bramę nie był w stanie przejechać ciężki samochód gaśniczy, bo brama była już wtedy za niska. Niemniej jednak używano tego argumentu. Używano argumentu, że procedura administracyjna, która wymaga poszczególnych opinii, zezwoleń, powiedzmy od konserwatorów, od architektów i tak dalej, że to wymaga iluś tam miesięcy ścieżki służbowej, administracyjnej i tak dalej. Prawdopodobnie władze, zwłaszcza te wyższe decyzyjne, liczyły się z tym, że w kraju nastąpi coś takiego jak stan wojenny, może nie w tej formie, w jakiej nastąpił, ale liczono, że tak powiem, na tą interwencję nie tyle pozaziemską, ile czynnika odgórnego, która załatwi sprawę i nie będzie trzeba tego robić. Natomiast Solidarność Wadowicka była tak zdeterminowana, żeby to doprowadzić do końca, że po prostu na wszystkie jakieś przeszkody stwarzane przez władzę odpowiadano konstruktywnymi chwytami typu to my to zrobimy. Skoro trzeba odnowić elewację Koszar, oczywiście my tutaj ten fragment elewacji odnowimy. Brama jest zniszczona, bramę się oczywiście pospawa, naprawi. I wszystkie tego typu argumenty Solidarność kontrowała swoją bardzo taką otwartą, konstruktywną postawą. No to się da, a tu uzgodnimy, a tu zrobimy, a tu ustąpimy, ale oczywiście My to bierzemy na siebie. Solidarność miała przeczucie, że coś się święci, że władza przygotowuje jakieś nadzwyczajne rozwiązania. Wówczas to pełniłem funkcję szefa Wadowickiej Solidarności od 1 lipca 1981 roku praktycznie do połowy listopada roku 1981. Postanowiono w tej sprawie wystąpić w trybie administracyjnym do ówczesnego wojewody bielskiego, który wydał decyzję zezwalającą na rekonstrukcję pomnika, zastrzeżeniem jednak, że na tym pomniku nie mogą znajdować się napisy z pól bitewnych kampanii bolszewickiej, w której brał udział 12 Pułk Piechoty, gdyż wojewoda uznał te napisy za prowokacyjne i antyradzieckie. 3 listopada 1981 roku Jan Kurdziel zdemontował pomnik na cmentarzu wojskowym. Profesor Franciszek Suknarowski przeprowadził renowację zwieńczenia pomnika, czyli urny, oraz wyrzeźbił postać żołnierza w oparciu o przedwojenną dokumentację fotograficzną dostarczoną przez Michała Cielebona. W pracę włączyli się przedstawiciele wszystkich większych wadowickich przedsiębiorstw. Z inicjatywy 2 działaczy Solidarności, Stanisława Sanockiego i Kazimierza Gałuszki, przeprowadzono renowację bramy wjazdowej do Koszar. Prywatna firma złotnicza ze Skawiny wykonała napisy z nazwami pól bitewnych. Z tyłu pomnika umieszczono napis z metalowych liter. Przywrócono społeczeństwu Wadowic, listopad 1981 rok, Solidarność.
15 listopada 1981 roku pod patronatem Zarządu Regionów Solidarność Małopolska i Podbeskidzie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika. Sama uroczystość to przede wszystkim było potężne zgromadzenie ludzi. Powiedzmy, trudno je określić ilościowo, dlatego że trwa spór, ile to według jednych set, według innych tysięcy ludzi przyszło. Na pewno przyszło znacznie więcej niż na wszystkie przymusowe spędy, powiedzmy, pierwszomajowe czy inne. Oczywiście byli kombatanci, w tym porucznik Wołczyński, który wystąpił w przedwojennym mundurze. Gościem honorowym był pułkownik Józef Herzog z Krakowa, który wywodząc się z tego terenu, chodził tu przed I wojną światową do gimnazjum, więc w swoim przemówieniu nawiązał do tych czasów, nawiązał do patriotycznego wychowania młodzieży. Mówił oczywiście, że teraz na kolejne młode pokolenia przechodzi ciężar walki o Polskę, o jej pełną niepodległość. Apelował do młodych ludzi, żeby bronili tego pomnika, bo to jest symbol niepodległości. Moja rola była taka, powiedziałbym, trochę może nawet groteskowa, ponieważ występowałem niczym adiutant pułkownika Herzoga. To już był starszy pan. Można było powiedzieć, że no, bywają i starsi ludzie, ale on wiele w życiu przeszedł. To można było bardzo długo opowiadać. I był bardzo schorowany, ale nie dawał tego poznać po sobie. Natomiast no, wiedział, że musi mieć pod ręką kogoś. I ja oczywiście ochoczo zgłosiłem się. I muszę przyznać, że jak przyjechaliśmy do Wadowic, delegacja i Związku Legionistów z wspomnianym panem prezesem i delegacja Zarządu Regionu, to przyjechaliśmy na gotowe. Także byliśmy zbudowani, bo jedyne co przywieźliśmy to zacne osoby, wieńce i sztandary. Cała reszta była naprawdę perfekcyjnie przez Wadowiczan wykonana. Także myśmy tam przyjechali raczej jako goście. Nawet nie próbowaliśmy udawać współgospodarzy. Po przemówieniu Ewelinka, ubrana po krakowsku, bo wtedy była nieszczególna pogoda, to był 15 listopad. Trzeba było postarać się o drabinę, żeby dostawić. Jeden z ojców wszedł na drabinę, trzymając Ewelinę na ręce i Ewelinka założyła ten wieniec taki wdzięczności, biało-czerwony, na szyję tego legionisty. Byli harcerze w mundurach, nie zawahali się, mimo że była to organizacja wtedy zideologizowana całkowicie. Oczywiście no, ze względu na duże zbiorowisko czy zgromadzenie ludzi, milicja nie gwarantowała ochrony porządku, ale tą zagwarantowała straż stworzona przez działaczy Solidarności, szczególnie z Łabęd oraz z FEO. I jakoś do żadnych ekscesów czy incydentów nie doszło, mimo że straszono takowymi jeszcze przed, bo już w przeddzień uroczystości, kiedy pomnik stanął, próbowano straszyć, że w nocy przed uroczystością zostanie albo zniszczony, albo zbezczeszczony i do uroczystości nie dojdzie. Pamiętam, trzymaliśmy nocną wartę, nocną straż w grupkach 2-3-osobowych od godziny 21 dnia poprzedzającego do godziny 6 rano w niedzielę 15 listopada, dlatego że mogło się zdarzyć, że ktoś by faktycznie podniósł rękę na pomnik. No, ale na całe szczęście do czegoś takiego nie doszło. Był kościół wypełniony po brzegi. Ludzi było też na rynku sporo. Były transparenty, były flagi narodowe. I potem z kościoła w takim uroczystym marszu udano się tam właśnie na tą ulicę 1 Maja, obecnie na ulicę Lwowską, pod pomnik. I tam przy całej, można powiedzieć, oprawie tej uroczystości odbyło się poświęcenie, był hymn narodowy, no i były hymny wojskowe, no i była ogromna radość. No i była, jak można to powiedzieć krótko, taka feta z tej racji, że nowy pomnik, nowa rzeczywistość, nowa Polska, nowy duch, wstąpił w Wadowice. Pomnik odsłaniał
senior, znaczy jeden z seniorów środowiska pułkowego, kapitan Jan Mróz. Oczywiście był z Krakowa ksiądz kapelan, pułkownik wtedy, później w Polsce niepodległej generał Antoni Studziński. On dokonał wraz z księdzem Filipem Piotrowskim poświęcenia pomnika, także trzeba powiedzieć, że uroczystość no, miała taki charakter ponadlokalny, nie tylko wadowicki, ale i z racji gości, z racji wielu kombatantów, którzy przybyli z całego kraju, a nawet z zagranicy. No, taką, była taką potężną dawką witaminy patriotyzmu na kolejne lata, bo wydaje mi się, że także pamięć o tej uroczystości wielu ludziom dodawała nadziei czy otuchy zaraz za miesiąc, za dwa, kiedy wprowadzono stan wojenny, kiedy się wszystko zdawało beznadziejnie szare i jakieś takie już bez perspektyw. Od początku strajków w 1980 roku przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew naciskał na władze komunistyczne w Polsce, aby skutecznie rozwiązały problem rodzącego się niezależnego od partii Związku Zawodowego. Zarówno generał Jaruzelski, jak i ówczesny pierwszy sekretarz KC PZPR Stanisław Kania zapewniali sekretarza generalnego KPZR, że sytuację w Polsce są w stanie rozwiązać własnymi siłami. Równocześnie z trwającym karnawałem Solidarności władze komunistyczne przystąpiły więc do jego zakończenia, wprowadzając stan wojenny. W drugiej połowie 1981 roku przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego znalazły się na ostatnim etapie. W Moskwie dla zachowania pełnej konspiracji drukowano obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego. Przygotowano listy z nazwiskami działaczy opozycji, którzy mieli być internowani. W stan najwyższej gotowości postawiono tysiące milicjantów, zomowców i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel. Władze czekały już teraz tylko na pretekst. Nie zmierzamy. Pod koniec roku sytuacja znalazła się w punkcie krytycznym. Na 17 grudnia Krajowa Komisja NSZZ Solidarność zapowiedziała demonstrację. Generał Wojciech Jaruzelski, mając upoważnienia Biura Politycznego KC PZPR, ubiegł te wydarzenia i w nocy z 12 na 13 grudnia wprowadził na terytorium całego kraju stan wojenny. Na obszarze całego kraju. Zostaliśmy o godzinie 2 w nocy zbudzone wielkim alarmem. Sztab żona mnie zbudziła, żeby przyjść do furty otworzyć, bo coś jest. I okazuje się, że właśnie siostra przyjechała, już była godzina policyjna i suka milicyjna siostrę zabrała, woziła przez nie tylko siostrę, ale jeszcze inne osoby, które wróciły wtedy z różnych stron Polski. Siostra akurat nie z Wrocławia. Była włożona po całych Wadowicach i wszystkie osoby miały głowy zakryte kocami. Także nie wiedziały, gdzie ich Boże miejsce. No, w kuzi była jakaś rozmowa, gdzie przyjechała, do kogo, no, że jest zakonnica. No więc do nas o 2 w nocy. W okresie największych represji stanu wojennego, zakaz wszelkich zgromadzeń i godzina milicyjna, wszelkie zgromadzenia, nawet kilkuosobowe przed publikiem, były nie do pomyślenia. Ale z chwilą kolejnego łagodzenia rygoru stanu wojennego, mniej więcej od sierpnia 1982 roku, aż do 1988 roku, w pewnych dniach, jak 3 maja, 31 sierpnia, rocznica porozumień sierpniowych, czy 11 listopada, po mszach za ojczyznę, odprawianych w wadowickiej farze, ludzie pojedynczo szli, aby unikać podejrzeń o nielegalne zgromadzenie czy nawet zbiegowisko, chodnikiem w kierunku publika i tam gromadzili się bez żadnych przemówień, bez żadnych wystąpień, składając kwiaty, znicze, wiązanki kwiatów oplecione biało-czerwonymi szarfami i wstążkami. Oczywiście śledziła nas przez cały czas Służba Bezpieczeństwa w samochodach cywilną rejestracją. Wiele z tych osób, które
organizowały te przywrócenia monumentów patriotycznych, trafiało do, albo do internowania, albo angażując się w inne sprawy już po 13 grudnia, trafiało po prostu do więzienia i siedziało kilka miesięcy, kilka lat, różnie to było. Potem po wyjściu z internowania, czy po wyjściu z więzienia, niby był nakaz pracy. Wszyscy powinni mieć w dowodzie miejsce wbitą pieczątkę o zatrudnienie. No ale okazywało się, że dla tych ludzi nie ma miejsca pracy. Owszem, niektórym się przypominało o tym, że powinni pójść do wojska. I szli do karnej kompanii, gdzie nawet jak się okazywało, 7 dioptrii w obu oczach, to jest żołnierz sprawny i może wchodzić na pole minowe. Że jak ktoś ma nogę krótszą i powinien chodzić nie w normalnych butach, tylko w butach, nie w normalnych butach wojskowych, tylko w butach ortopedycznych, to nie szkodzi, że on kuleje, maszerując na ćwiczenia. Wiele osób musiało się ukrywać. Dłużej czy krócej. Jeżeli chodzi o represje, jakie władza stosowała, to już po to, że trzeba sięgnąć jeszcze czasów zakończenia II wojny światowej, gdzie były szykany wobec AK-owców i ludzi, którzy po prostu byli przeciw tym władzom komunistycznym, bo co się będziemy czarować? No przecież wiadomo, wiele osób zginęło. Przykładów na pewno jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o szykanowanie na terenie tutaj naszego miasta, to zostało internowanych 8 osób, no i mnie, moją skromną osobę, 4 marca 1982 roku aresztowano za zaniechanie działalności, niezaniechanie działalności związkowej, pomoc dla rzecz internowanych, ich rodzin. To tak w skrócie z artykułu 46-48 dekretu o stanie wojennym. Jeżeli chodzi o teorię, która w tej chwili dominuje, że Polska lub w Polsce ludowej ludzie byli gnębieni, tylko nic więcej nie robili, tylko byli maltretowani i gnębili, to totalnie jeszcze, jak to niektórzy mówią, no to pytam się, gdzie to, kto zbudował te osiedla? A jest potężnych 6 osiedli zbudowanych w czasie tym, którym ja tu byłem. No więc na moich oczach się to robiło. Więc tutaj nie rozumiem tej teorii, tych twierdzeń, że Polska Ludowa taka straszna była. Że partia była taka, no jak oni to mówią? Partia zbrodnicza, tak? Zbrodnicza partia. No a już jak mnie ktoś mówi, że Wojsko Polskie było polskojęzyczne, ruskie, nie, jak to mówię? Polskojęzyczne i zbrodniczą organizacją zbrojną kierowaną przez generała Jaruzelskiego. Proszę Panią, to jest kompletna bzdura. To jest, ja nie wiem, ja bym to nazwał bardziej ostro, ale nie chcę, bo to nie wypada. Jeżeli przychodziła bezpieka do domu, żeby zabrać kogoś na jakieś niewiadome spotkanie w niewiadomym miejscu, a później przychodziło wojsko, żeby zabrać do szeregów, no to lepiej było nie mieszkać w domu, tylko w jakimś innym miejscu. I czasami trwało to po kilkanaście miesięcy. No siłą rzeczy ciężko było wtedy pracować. Bo albo. Bo to nie było żadne obalenie komunizmu, bo ja mówiłem, że jego nie było. To było działanie na zamówienie Zachodu, na zamówienie Kościoła. Nieprzypadkowo w każdej fabryce był Kościół, odprawiał mszę i ludziom głowę zawracał. To jest to zmydlenie, to jest to,
maltretowanie mózgów, nie, to inaczej się nazywa. Pranie mózgów ludzi. Na tym tle to było, że oni uznali, że no ta władza jest do niczego. Ponad rok przebywałem w więzieniu. I w różnych momentach spotykałem swoich kolegów, gdzie oni właśnie byli pobici. Wielu przez to i zdrowie straciło. Wielu zostało szantażowanych, po prostu, że rodziny się rozleciały. To też były takie psychiczne szantaże, nie pobicie samo fizyczne, ale psychicznie też różnie. Różne listy podrzucano, że tam żona gdzieś poszła z kim, że i tak dalej. Także to też takie były też szykany ze strony władz. Ja nie rozumiem, dlaczego ktoś to uważa za jakieś radykalne czy zbrodnicze działanie. To było tak, jak z dwóch jak na ringu bokserzy. Stoją bokserzy i jeden chce zwyciężyć, a tylko jeden może zwyciężyć. Nie? No co się biją? No to tak samo tutaj były te starcia. A że Wyszyński głosił różne antyklasowe i antypaństwowe kazania, no to go ograniczyli. Tak samo jak z Solidarnością zrobił. Jeszcze jeden taki szczególny przypadek, jak traktowano, powiem, to takie jak gdyby upodlenie człowieka. Pamiętam na Mogilskiej w pomieszczeniu była na środku taka krata, no po prostu taka klatka metalowa. Kazano wejść do tej klatki, rozebrać się do naga i tam szukali, czy człowiek nie przenosi tego, te kipisze tak zwane. I to takie upodlenie człowiek człowiekowi, to takie, no ze smutkiem, z żalem to wspominam, ale potrafili do tego się doprowadzić. Katastrofalna sytuacja gospodarcza pod koniec lat 80. spowodowała nową falę strajków. Opozycja zobowiązała się wyciszyć pod warunkiem, że komunistyczne władze usiądą z nią do stołu rozmów. Po wstępnych negocjacjach 6 lutego 1989 roku rozpoczęły się trwające do 5 kwietnia obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały pokojową transformację ustrojową w Polsce. Efektem obrad Okrągłego Stołu były wybory 4 czerwca, które niespodziewanie zakończyły się sukcesem opozycji. I mimo że parlament kontraktowy wybrał na prezydenta generała Wojciecha Jaruzelskiego, to pierwszym demokratycznym premierem został przedstawiciel opozycji, Tadeusz Mazowiecki. Polska Ludowa przechodziła pomału do historii. Rozpoczynał się okres III Rzeczpospolitej. Patriotką ciężko powiedzieć, bo patriotyzm to kojarzy się na pewno z dbaniem o dobro ojczyzny. Myśląc o swoim państwie, myślę bardzo pozytywnie. Staram się, gdy rozmawiam z osobami z obcych krajów, mówić o moim kraju jak najlepiej. Kocham moją ojczyznę i zależy mi na jej dobrze. No ale jak powiem, że nie jestem, to co? Wszyscy się oburzą za mnie. Nie wiem, czy jestem patriotką, ponieważ w dzisiejszych czasach takie wartości jak patriotyzm troszeczkę są pomijane, moim zdaniem. Nie mówi się o tym, a jeżeli się o tym mówi, to w takich kontekstach negatywnych. W dzisiejszych czasach polega to mniej więcej na kibicowaniu drużynie narodowej czy szanowaniu symboli. Uczestniczenie w świętach, no to narodowych, to na pewno ja bym się do tego zaliczała, ale tak dbanie w pełni o dobro ojczyzny, to myślę, że jeszcze mi trochę brakuje. Dawniej łatwiej było być patriotą, szczególnie jak była wojna, no to można było się wykazać i to było takie bardzo, bardzo patetyczne, że walczy się za ojczyznę, oddaje się za nią życie, a teraz może być trochę trudniej, ale... Będę chciała w przyszłości jakoś dbać o to, żeby właśnie Polska była zarządzana przez dobrych ludzi, którzy wiedzą, co robią, którzy starają się dbać o jej pomyślny rozwój. W sumie jestem patriotą.
Podzieliliśmy się na starszych i na młodszych, na ludzi lepszych, ludzi gorszych. Tak poróżnieni, a przecież kamieni przez jedną matkę ziemię. Zbyt łatwo wyciągamy broń, by targać prawdę na miliony stron. Zagubieni, choć dziećmi na ziemię, jednego ojca w niebie. Mamy różne twarze, gdzie indziej żyjemy. Mamy swe radości, choć nieraz problemy. Jednak idziemy wciąż tą samą drogą, man. Czasem upadamy, lecz z kolan wstajemy. Chociaż się mijamy na ścieżkach tej ziemi. Nie zamykajmy więc przed sobą bram. Ja widzę tu wokół nas barykady, które oddzielają nas od siebie. Wołam, nadszedł czas, by za murem przebudzić naturę jak pradawny las. Ja widzę tu wokół nas barykady, które wyrastają z niebu cegieł. Wołam, nadszedł czas, by podzielić się chlebem.